Każdy, kto stał, no, w większości mężczyźni chwycili, co kto miał pod ręką. Jedni kije, inni młotki. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Dzisiaj historia, która wydarzyła się we Włodowie. Włodowo to taka mała miejscowość, mniej więcej około 50 domów w województwie warmińsko-mazurskim. W zasadzie miejscowość, o której pewnie nikt nie słyszał, ale bardzo niewiele osób słyszało. Ci, którzy interesują się historią, być może słyszeli, dlatego że doszło tam do dosyć dużej bitwy, potyczki pomiędzy wojskami Napoleona a Prusakami. Mówię to o tym, że wojskami Napoleona dowodził taki legendarny generał Ney. Te dwie sprawy łączą się o tyle, że i Ney, i bohater tej dzisiejszej opowieści obydwaj skończyli marnie. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Mieszkańcy Włodowa od pewnego czasu bardzo pilnie, z taką bojaźnią i strachem oglądali się za siebie, kiedy szli drogą, chyłkiem, uciekali w zasadzie do swoich domów, wchodzili na posesję, zamykali bramy, furtki, drzwi, okna. Kiedy dzieci bawiły się na podwórku albo gdzieś na drodze, zabierali te dzieci i wciągali po prostu na siłę do domu. Wyraźnie czegoś się bali, tak jakby miał się ktoś pojawić, jakiś potwór, jakaś Baba Jaga, która im zagrażała. I rzeczywiście tym potworem był niejaki Józef Ciechanowicz, potocznie zwany Ciechankiem. Józek i jego rodzina byli repatriantami z Białorusi. Przyjechali do Polski w roku 1945. Znaczy, przyjechali najpierw dziadkowie, przyjechał Józek, przyjechało jego 5 sióstr, przyjechała matka. Ojciec został gdzieś tam na terenie Białorusi zatrzymany przez NKWD, przyjechał dopiero wiele lat później. Tutaj ta wieloosobowa rodzina próbowała funkcjonować, ja mówię próbowała, bo matka nie radziła sobie za bardzo z wychowaniem i Józka, i jego 5 sióstr. Także Józek bardzo szybko z domu musiał odejść, no nie miał warunków. Najpierw wychowywał się w ośrodku wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim, a potem w Reszlu. Od początku było tak, że z Józkiem były ogromne problemy. Kiedy się urodził, miał parę lat, mówiono o nim zły chłopczyk, a kiedy był trochę większy, mówiono o nim zły chłopak. Józkowi udało się skończyć szkołę podstawową. Ja bym powiedział, że takie lekkie zaskoczenie z tego, co mówią nauczyciele, nie był taki głupi. Sporo wiedział, dużo czytał i tak naprawdę z dużą taką łatwością tę szkołę skończył. No ale potem już poszedł do szkoły budowlanej. Chyba też od dziecka uwielbiał alkohol. Pił dużo, pił w zasadzie na umór. I ten alkohol całe życie mu po prostu towarzyszył. Cały czas przy tym był niezwykle agresywny. Ciągle się z kimś bił, albo kogoś bił, albo się nad kimś znęcał. I tak to wszystko trwało. Pierwszy wyrok pojawił się już w wieku 18 lat. W ogóle, tak popatrzymy na przedział czasowy od roku 1963 do roku 2004, to no mniej więcej około 40 lat. Józek przez te 40 lat, 30 lat siedział w więzieniu. No więc widzicie, że sporo czasu. W ogóle więzienie nie było dla niego czymś takim odstraszającym. Nie bał się kolejnego wyroku, mało tego. Jak mówił, to był dla niego nie nawet drugi dom, ale pierwszy dom.
i tęsknił do tego, żeby do więzienia wracać. To jest też w naszym systemie chyba jakaś taka porażka, bo jeżeli jest przestępca, który tęskni za więzieniem, to nic dobrego z tego być nie może, dlatego że kiedy wychodzi na wolność, to od razu musi się komuś stać jakaś krzywda. W sumie wypuszczając go z więzienia, zgadzamy się na to, że on do tego więzienia wróci, ale będzie to z krzywdą dla kolejnego pobitego albo w jakiś sposób skrzywdzonego człowieka. Kartoteka kryminalna Józka obejmuje naprawdę całą masę różnego rodzaju przestępstw. To są oczywiście pobicia, to są uszkodzenia ciała, ale to jest także molestowanie dzieci, to są groźby, to są jakieś kradzieże, to są włamania, no, mnóstwo tego rodzaju przestępstw, których się dopuszczał. No i znamienne było to, że chociaż miał aż tyle wyroków, to te wyroki w zasadzie były krótkie. No czasami odsiedział tam parę lat, ale czasami kilka miesięcy, czasami tylko kilka tygodni i znowu wychodził na wolność. Jak wychodził na wolność, próbował gdzieś tam pracować, ale bardzo szybko z tego rezygnował. Namiętnie natomiast cały czas pił alkohol, polował na ludzi i wyrządzał ludziom krzywdę. On mieszkał w takiej wsi Brzydowo, to jest niedaleko tego Włodowa. Mieszkał tam u konkubiny, no, też dziwna kobieta, która chciała się z kimś takim związać, ale tak rzeczywiście było. On się jej w jakiś sposób trzymał, dlatego że ona miała stałe źródła dochodu, więc miał pieniądze po prostu na alkohol. Kiedy Józek wychodził z więzienia, no to ludzie się po prostu modlili, żeby popełnił jakieś przestępstwo, żeby do tego więzienia znowu wrócił i żeby oni mieli spokój. Stąd to, od czego zacząłem w momencie, kiedy Józek był na wolności, był postrachem. Wszyscy się go bali, bo wystarczyło, że przechodził obok kogoś, spodobała mu się jakaś rzecz, którą ten człowiek miał. To mógł być chociażby w jednym wypadku radiomagnetofon, albo poszedł do kogoś, spodobała mu się pralka, więc to zabierał. Potrzebował pieniądze na alkohol, więc wymuszał te pieniądze, albo komuś przyłożył, pobił, bo się mu nie podobał wyraz twarzy tego człowieka. I tak to wszystko trwało przez wiele, wiele lat. Jak widzicie z tego, tak jak o Józku mówiono, to był diabeł w ludzkiej skórze i demon, który dręczył ludzi. Józek też znęcał się i nad swoją matką, i nad siostrą, ale wygląda na to, chociaż tego tak wprost w materiałach tego śledztwa nie ma, że Józek też i matkę, i siostrę molestował seksualnie. Był oczywiście badany w więzieniu w czasie tych procesów, które miał. No już wtedy lekarze stwierdzili, że ten człowiek nie ma uczuć wyższych, że to jednostka antyspołeczna. No według mnie Józek miał zaburzenia osobowości, był, mówiąc wprost, chory psychicznie, bez jakiejś takiej refleksji, świadomości tego wszystkiego, co robi. Mniej więcej w jesieni, to jest jesień 2004 roku, Józek wychodzi po kolejnym wyroku, idzie do swojej konkubiny, do Brzydowa, tam właśnie wtedy mieszka. Jakiś czas pije, straszy. W końcu ta jego konkubina też no, przypłaciła zdrowiem, dlatego że bardzo dotkliwie ją pobił. Kobieta wylądowała w szpitalu i wtedy chyba Józek dostał solidną nauczkę od mieszkańców Brzydowa, chyba od tego młodszego pokolenia,
Dlatego, że brzydowo zaczął unikać. On już miał wtedy prawie 60. Raczej zwykle taki niepozorny człowiek, jeżeli chodzi tutaj o jego jakby gabaryty, no ale wzbudzający strach. Pomimo 60 jednak był wciąż w takiej dobrej formie. Tu nomen omen, jak byśmy na to nie popatrzyli, to, że Józek w wieku 60 lat był w dobrej formie, zawdzięczał po prostu państwu, bo przecież kiedy lądował w więzieniu, a lądował często, miał w więzieniu wikt, opierunek, miał opiekę medyczną, to były też lata odwyku, więc kto go utrzymywał w dobrej formie? No, jakbyśmy nie popatrzyli, właśnie państwo. Dlatego też, mając 60 lat, wciąż był postrachem. Gdyby był na wolności, gdyby prowadził taki tryb życia, czyli pił na umór, to prawdopodobnie w wieku 60 lat już by dawno nie żył, albo był wrakiem człowieka. Dzięki temu, jak powiedziałem, wciąż był w niezłej formie, ale przypuszczalnie młodsze pokolenie już mu się tak bardzo nie kłaniało. Dostał solidną nauczkę i w tym momencie to brzydowo, w którym mieszkał, omijał takim szerokim łukiem, wyraźnie czegoś się obawiał. I wtedy też zaczął już tak na dobre terroryzować mieszkańców właśnie Włodowa. Tym bardziej, że tam właśnie w tym Włodowie zamieszkała jego konkubina, po prostu jej córka Jagoda, Jadwiga, bo tak na nią mówiono, zabrała matkę do siebie i matką się opiekowała. On zaczął też tę Jadwigę nienawidzić, matkę swojej konkubiny, ponieważ no, zabrała matkę do siebie, a jemu odcięła źródło stałego dochodu, które mógł przeznaczyć na pijaństwo. Oczywiście to pobicie konkubiny zostało zgłoszone na policji, no ale policja prowadziła to dochodzenie w niezbyt, mówiąc delikatnie, szybkim tempie. Także Józek spokojnie chodził po wolności. W międzyczasie, to już było lato 2005 roku, pobił jakiegoś mężczyznę. Sprawę znowu zgłoszono, no ale policja prowadziła dochodzenie znowu w tym swoim niezbyt szybkim tempie. I tak to trwało. 29 czerwca, to jest rok 2005, Józek był wyraźnie pobudzony. A też trzeba wiedzieć o tym, że to wynika z relacji mieszkańców, że oni w zasadzie Józka opisują, jak go widzieli w kilku takich powtarzających się scenach. Albo Józek szedł pijany do sklepu, albo w tym sklepie kupował alkohol, albo pił alkohol pod sklepem, albo leżał pod sklepem pijany, albo wymuszał od kogoś pieniądze. I to były takie tylko sceny, takie relacje mieszkańców. Też mieszkańcy go w jakiś sposób rozpracowali, ponieważ on zawsze miał przy sobie nóż. Jak był w marynarce, to oznaczało, że miał przy sobie nóż krótki. Jak miał plecak, to znaczy, że miał przy sobie nóż długi, ale zawsze był uzbrojony. 29 czerwca, wracając do tego chronologicznie, Józek był wyraźnie pobudzony, wyraźnie tęsknił też za swoim więzieniem. Mówił, że naszła go jakaś taka nostalgia, tęskni do tego swojego domu, czyli do więzienia, że przypuszczalnie musi kogoś zabić, żeby tam wrócić. Tym kimś miała być właśnie Jagoda, Jadwiga, córka jego konkubiny, do której miał cały czas złość. To, że Józek jest pobudzony, no o tym dowiedzieli się bardzo szybko mieszkańcy Włodowa, którzy przekazywali sobie tę wiadomość, to oznaczało, że trzeba po prostu uważać, że trzeba się chować i kryć, bo nie wiadomo, na kogo Józek trafi. Też obserwowali z okien, gdzie Józek się pojawia, czy idzie do lasu, czy przechodzi przez wieś. Natomiast od 29 czerwca rzeczywiście ta trwoga we wsi, jeżeli można tak powiedzieć, była jeszcze większa. Ten konflikt z Jadwigą oczywiście trwa już od dłuższego czasu. On ją dosyć często nachodzi, przychodzi tam do domu.
chce mieć kontakt ze swoją konkubiną, no bardziej oczywiście chce mieć kontakt z jej pieniędzmi. Jadwiga jest taką twardą kobietą, nie daje sobie w kaszę dmuchać, więc stawia mu opór. On jest wściekły, bo raczej nie jest przyzwyczajony do tego, że ktoś mu się stawia, a bardziej, że jest w stosunku do niego uległy i się go po prostu boi. No z Jadwigą tak nie jest, nie może sobie z nią poradzić. Tego 29 czerwca idzie do niej, wyzywa, atakuje Jadwigę, ma butelkę i tą butelką ją próbuje atakować. W porę z pomocą rusza syn Jadwigi, wziął psa, poszczuł tym psem Józka i ten z posesji uciekł. Ale już następnego dnia, 30 czerwca, tym razem atakuje syna Jadwigi. Chłopak w jakiś sposób się broni i Józek z tej posesji znowu odchodzi, ale wyzywa, zło rzeczy, grozi, że tego wszystkiego tak nie zostawi. Jest 1 lipca. Tego dnia to jest piękny dzień. Widać, że Józek jest od rana w takim, nazwijmy to, natarciu. Od rana jest uzbrojony, grozi każdemu nożem. Mieszkańcy się oczywiście ostrzegają, ale mówią pomiędzy sobą, trzeba uważać, bo tego dnia może polać się krew. Józek idzie oczywiście do Jadwigi, jej w domu nie zastaje, ale idzie przez wieś. W którymś momencie zauważa Jadwigę, jak stoi na podwórku innego mieszkańca tej wsi, Tomka. Tomek to taki młody, zapobiegliwy mężczyzna. Akurat remontuje dom. Józek wchodzi na posesję i zaczyna atakować Jadwigę. Tomek staje w jej obronie. Obydwaj mężczyźni się przepychają, dochodzi do takiej jakiejś walki wręcz. Józek odchodzi, wyzywa, grozi. Po chwili znowu wraca. Znowu obydwaj mężczyźni się zaczynają szamotać, walczyć ze sobą. Józek znowu odchodzi i tak się to powtarza kilka razy. Za którymś razem Józek pojawia się znowu. Tym razem w ręku ma maczetę. Ale to raczej nie jest maczeta, tylko taki tasak do obcinania buraków. No jest uzbrojony, jest groźny, widać, że rzeczywiście ma zamiar zaatakować Jadwigę. Tomek, niewiele myśląc, chwycił jakiś kij. Obydwaj zaczynają walczyć. No to jest walka tak naprawdę na śmierć i życie. Wybiegają obydwaj na drogę, tam dalej walczą. W którymś momencie Józek zadaje mu celny cios i rani Tomka w ramię. Ten się przewraca. No, dla niego sytuacja jest trudna, ale widzi to na szczęście sąsiad, który też chwyta jakiś kij i z krzykiem rusza na Józka. Ten już osłabiony walką po prostu nie czeka. Odchodzi, ucieka i ten sąsiad po prostu, wygląda na to, uratował Tomkowi życie. Józek wprawdzie odchodzi, ale grozi, że wróci. No jest oczywiście w swoim stylu pijany, jest uzbrojony w ten tasak. Tomek i jego żona Marlena po prostu się boją. Dzwonią na policję do dobrego miasta, ale dyżurny mówi, że nie może im w tej chwili pomóc, bo nie ma żadnego radiowozu, ale skoro napastnik uciekł, to znaczy, że nic złego się nie dzieje. Pomimo tego Tomek i Marlena no po prostu się boją. Mają dziecko, mają 4-letniego chłopczyka. Jadą do dobrego miasta, chcąc porozmawiać bezpośrednio z policją. Jest akurat kolejka, siadają w tej kolejce i czekają. Kiedy przychodzi ich kolej, dowiadują się, że faktycznie no, żadnego radiowozu nie ma, że policjanci w najbliższym czasie nie wybierają się do Włodowa, że powinni na dobrą sprawę, te obrażenia są niewielkie, to zrobić sobie obdukcję lekarską i skarżyć Józka z oskarżenia prywatnego. No w ogóle to trochę się też policjanci dziwili, że cała wieś nie może sobie poradzić z jednym, nie najmłodszym już napastnikiem.
Tomek i Marlena są przybici, bo przecież wiedzą, że Józek to bestia i pewnie będzie im zagrażał w dalszym ciągu. Ponieważ to mała wieś, wszystkie domy stoją przy jednej drodze. Jak wrócili, to inni sąsiedzi też się zeszli. No i zaczęli rozmawiać, zaczęli radzić, co dalej robić, no bo czuli, że sytuacja jest niewesoła. W tym czasie, kiedy oni stali na tej drodze, no to wtedy tam wyszło już kilku sąsiadów. Znowu pojawił się Józek. Pojawił się, zaczął wymachiwać tym swoim tasakiem i krzyczeć, że wszystkich pozabija, ale pozabija także bachory, czyli dzieci. No w tym czasie właśnie ten 4-letni syn Tomka i Marleny bawił się na podwórku i to był chyba jakiś impuls, bo nikt tego wcześniej nie planował. W ludzi w coś wstąpiło. To była, jak powiedziałem, nagła taka iskra. Każdy, kto stał, no, w większości mężczyźni chwycili, co kto miał pod ręką. Jedni kije, inni młotki, jeszcze inni jakieś tam narzędzia i zaczęli biec w stronę Józka. Sam Tomek wsiadł do swojego poloneza, wraz z nim wsiedli dwaj koledzy i rozpoczął się pościg za Józkiem. No ten się zorientował, że to nie przelewki i zaczął uciekać w kierunku pobliskich pól. Józek chowa się w krzakach. Myślał, że tam się po prostu ukryje, ale pościg był czujny. Wypatrzyli go w tych krzakach. Tam już nie dało się jechać dalej samochodem, tym polonezem, więc Tomek wysiadł z tego samochodu, ale po drodze jeszcze zobaczył idących z pola, bardziej będących jeszcze w polu, dwóch swoich braci, Mirka i Krzyśka. Krzyknął do nich, że ścigają Józka i bracia też przyłączyli się do tego pościgu. Także w sumie na czele tego pościgu biegnie Tomek. On jeszcze chyba z tego samochodu zabrał resor samochodowy. No, resor samochodowy nie jest raczej jakąś taką poręczną bronią, ale on już chyba też był w jakimś takim ferworze i nawet nie bardzo zdawał sobie sprawę z tego, co bierze, co trzyma. Jego dwaj bracia, Mirek i Krzysiek, ponieważ pracowali w polu, mieli szpadle. Zaczynają gonić tego Józka, wpadają do tak zwanego wąwozu albo brzuzek, bo to ludzie różnie nazywają. Tam Józka dopadają. Ktoś podciął mu nogi szpadlem i wtedy, kiedy Józek leżał, zaczęło się jego takie systematyczne bicie. Co kto miał, jakie narzędzie, tym Józek dostawał. Tych ciosów było naprawdę bardzo wiele. W którymś momencie nawet trudno powiedzieć, ilu było napastników, kto bił, czym bił, bo to było trudne nawet do jakiegoś takiego zobrazowania czy logicznego przedstawienia tej sytuacji. Ludzie nie potrafili też powiedzieć, może też nie chcieli o tym mówić, kto go dopadł. W sumie do pobicia Józka, do zadawania ciosów przyznało się czterech mężczyzn. To był właśnie Tomek, to byli jego dwaj bracia Mirek i Krzysiek i jeszcze jeden mieszkaniec wsi. Józek leżał w tych tak zwanych brzuskach, nie ruszał się, przypuszczalnie już wtedy nie żył. Pomiędzy ludźmi rozeszła się wiadomość, że Józek leży przypuszczalnie nieżywy w brzuskach. I wtedy już wszyscy, którzy nie byli w tym pościgu, którzy nie widzieli Józka w tym momencie, kiedy był bity, czy zaraz po pobiciu, szli tam do tych brzuzek, oglądając go, no i patrząc na tego leżącego Józka. No, byli też tacy, którzy dawali jeszcze upust swojej nienawiści i temu Józkowi jeszcze przyłożyli jakimś kopniakiem, chociaż przypuszczalnie kopali już wtedy trupa. Mniej więcej około, to trwało jakieś 2 godziny,
Potem ktoś powiadomił policję, policjanci przyjechali na miejsce, znaleźli Józka. Szybko też ustalono, że w tej grupie bijących był właśnie Tomek, byli jego bracia. Był ten czwarty mieszkaniec wsi. Ustalono także dwie inne osoby, które później odpowiadały za profanację zwłok, czyli po prostu tego martwego Józka kopały. W sumie zatrzymano 6 osób. Po zatrzymaniu ludzie oczywiście mieli pretensje, no, głównie do policji. Mówili, że jak byliście potrzebni, to was nie było. Tomek i pozostali byli uznawani bardziej za bohaterów, za ich obrońców, za tych, którzy no, nie bali się przeciwstawić temu Józkowi. Rozpoczął się proces. W sumie Tomek, Mirek i Krzysiek, a więc bracia, dostali zarzut zabójstwa. Czwarty mieszkaniec wsi dostał zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Dwie osoby z bezczeszczenia zwłok. To były różne odsłony tego procesu. Też ludzie się skrzyknęli, wzięli czy zaangażowali do sprawy znanych olsztyńskich adwokatów. I ta sprawa miała różne, takie powiedziałbym, rozdziały. Najpierw mieli zarzut zabójstwa, zostali tymczasowo aresztowani. Potem ten zarzut im uchylono, zmieniono na zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Uchylono im także tymczasowe aresztowanie. Potem znowu odpowiadali za zabójstwo. No, ścierały się dwie różne wersje, oczywiście na sali rozpraw. De facto, oczywiście, jak tak popatrzymy na przepisy prawa, no to był samosąd, to był lincz. To było wymierzenie sprawiedliwości na własną rękę, a więc działanie niezgodne z prawem. Tak jak popatrzymy, to oczywiście ten Józek uciekał, krył się, a więc nikomu nie zagrażał. No, wobec tego takie działanie można było uznać za zabójstwo, ale z drugiej strony to przecież ci ludzie się bronili, wiedzieli, że to człowiek mściwy, bezwzględny, że wróci i przypuszczalnie ich pozabija, a więc niejako działali w obronie własnej. Tak właśnie też patrzyły na to dwie strony, a sąd musiał to wszystko rozstrzygnąć. W to włączył się ówczesny prezydent Polski, Lech Kaczyński, który wydał akt łaski, także w sumie wszystkim darowano resztę kary. W sumie bracia odsiedzieli mniej więcej rok, a w grudniu, z tego co pamiętam, chyba 18 grudnia 2009 roku zastosowano wobec nich akt łaski i z aresztu wyszli. Oczywiście sprawa stała się bardzo głośna, jak się to określa, medialna. Do wsi przyjeżdżało bardzo wielu dziennikarzy, sprawę nagłaśniano, bo taki lincz, taki samosąd w dzisiejszych czasach zdarza się niezwykle rzadko. No to historia, powiedziałbym, rodem ze średniowiecza. W związku z tym trudno się dziwić, że było aż tak duże zainteresowanie tą sprawą. Oczywiście konsekwencje ponieśli także ci policjanci. Przedstawiono im zarzuty niedopełnienia obowiązków. To są ci policjanci z dobrego miasta, którzy nie podjęli interwencji. No ale w przypadku policjanta, który ma takie zarzuty, no to konsekwencje są jeszcze takie, że zostaje wyrzucony z pracy. I tak się w tym wypadku również stało. Jak powiedziałem, to historia rodem ze średniowiecza, niespotykana. Tak się zawsze dzieje, kiedy w jakiś sposób zawodzi państwo, bo trzeba powiedzieć, że tutaj zawiodło państwo. Oczywiście można winić i policjantów, zresztą no, zarzuty dostali.
Oni tłumaczyli się, że mieli tylko jeden radiowóz, że ten radiowóz był w innej miejscowości. Też myślę, taka u nich frustracja. Przecież tego Józka znali od wielu lat. Wielokrotnie, pewnie dziesiątki, setki razy go zatrzymywali. Widzieli bezsens swojej pracy, bo Józek szedł do więzienia, po chwili wracał, po chwili znowu popełniał przestępstwo, po chwili znowu kogoś atakował. Pewnie zatrzymywali go wielokrotnie. Wiedzieli, że znowu go zatrzymają, to na chwilę będzie spokój, potem znowu się powtórzy. Stąd pewnie te sprawy, które działy się w tym czasie, bo przecież Józek popełnił mnóstwo przestępstw, które no, w jakiś sposób nie były przez nich ścigane. Pobił konkubinę, groził tej Jadwidze, zaatakował Tomka, zaatakował syna Jadwigi. No, nikt tego po prostu wtedy nie ścigał. Więc ja myślę, takie zniechęcenie ze strony policjantów również było. To ich nie usprawiedliwia, ale faktycznie w jakiś sposób tutaj, mówiąc, zawiodło państwo. Też Józek był człowiekiem, na dobrą sprawę, chorym psychicznie, bo tak to chyba wygląda. Powinno się go po prostu leczyć, a nie karać tutaj kolejnymi, nic nie dającymi karami. I wreszcie państwo, to o czym mówiłem wcześniej, utrzymywało Józka w dobrej formie. Dzięki temu, mając 60 lat, był w takiej właśnie dobrej formie, wciąż był groźnym przeciwnikiem, bo w więzieniu miał wikt, opierunek, miał opiekę medyczną i to wszystko, co było mu potrzebne do tego, że kiedy wyjdzie na wolność, znowu kogoś może skutecznie atakować. Mówiłem to już wcześniej. Gdyby był na wolności, został pozostawiony sam sobie, to w wieku 60 lat byłby już wrakiem człowieka albo by po prostu już nie żył. I tu musimy mieć świadomość tego, że jeżeli zawodzi państwo, to wtedy budzą się tego rodzaju demony, to wtedy budzi się wściekłość, frustracja i wtedy ludzie bardzo często wychodzą poza takie, powiedziałbym, własne życiowe ramy. Gdyby nie ta sytuacja, to Tomek, Irek, Mirek, pozostali nigdy by nawet nie przypuszczali, że mogą kogoś zaatakować. Zresztą na podstawie również tej historii niezwykłej, powiedziałbym, w historii kryminalistyki polskiej nakręcono również film Lynch w roku 2010, który cieszył się dużą popularnością. No i na dzisiaj to tyle. Oczywiście oglądajcie nas w dalszym ciągu. Tych komentarzy jest naprawdę bardzo wiele. Wybaczcie, no nie zawsze możemy na nie odpowiedzieć, ale komentujcie, zapraszamy. No i oczywiście, jak zwykle, trzymajcie się.